Hej, dzisiaj witam się z Wami z mojego scrap kącika. Tak to tutaj się prezentuje. Tak dokładnie jest to naprawdę scrap kąt. Na głowę różne kartony, jak widzicie, taki pierdolnik, tam w ogóle koty lewą. To jest ich miejscówka. Chcę Wam pokazać tutaj, jak to wygląda, jak się tutaj ulokowałam. Powiem, że pierwszy raz jestem w miarę zadowolona, naprawdę w miarę zadowolona z tego, jak wygląda ten mój kącik. Jest naprawdę pode mnie, po to jak funkcjonuje, jak tworzę. Po prostu spełnia swoją rolę, wszystko jest pod ręką, nie muszę grzebać, szukać się, wkurzać nie wiadomo ile. Zaczniemy tutaj od góry, mam moją maszynkę z dużym krokodylem, mam tylko dużego, nie mam małego właśnie. Maszynka jest z Actiona. W tych pudełkach to trzymam papiery bazowe, jakieś bazy poskładane, przygotowane do ozdabiania, kwiaty, materiały do kwiatów, foamiran, wszystko co potrzebuję do tworzenia kwiatów w jednym pudle. Tutaj już mam przygotowaną część kwiatów po esencji przygotowanej, czekają na swoje kartki świąteczne do wykorzystania. Pod ręką tutaj blisko stołu mieszczą się wstążki, tutaj też są kwiaty pochowane. Tutaj mam taką walizeczkę z Actiona, słuchajcie, ona niby fajnie, fajnie wygląda, fajnie się wydaje, że będzie spełniać swoją funkcję, ale ostatecznie ciągle przekładam tej rzeczy, jakoś tak niespecjalnie lubię z niej korzystać, wbrew pozorom. I tutaj mam jakieś rzeczy, które chcę mieć pod ręką, papiery, z których obecnie korzystam, albo planuję skorzystać, mała pigownica. Mała tablica do bigowania, mata do cięcia, platforma do stemplowania. No i tutaj na dole są papiery. I słuchajcie, kiedyś tych papierów było tylko na jeden tutaj taki kwadrat, a teraz już jest półtora miejsca zajmują. Tutaj mam takie szufladki, moja poduszka, którą wykorzystuję przy radełkowaniu. W szufladkach trzymam pudrę do embossingu, ponieważ tekturki lubię embossować, a przynajmniej staram się, bo nie zawsze mi się, szczerze mówiąc, chce. Sznureczki, które też używam prawie w każdej pracy. No i dziurkacze. Nie mam ich za dużo, więc teraz mieszczą się właśnie w jednej tej szufladce i na pewno będę chciała więcej tego typu szufladek. Tutaj jest, można powiedzieć, że miejscówka na takie rzeczy, które potrzebuję, używam w danym momencie, które chcę wykorzystać, mam gdzieś pod ręką, chcę mieć pod ręką wyciągnięte, planuję wykorzystać. Tutaj jest trochę taki pierdolnik obecnie. Tak to wygląda na ten moment, ponieważ do projektów mixmediowych często używam nagrzewnicę, no i klej, pistolet na klej non-stop, a tutaj wszędzie wkoło to w ogóle są media pochowane. Tablica do bigowania musi być pod ręką, parę pudełek pod kartki. W tym pudle trzymam rzeczy, które rzadziej używam do albumów przede wszystkim, plus jakieś zapasy. No, mam tutaj narożniki, nity i takie tam w zapasach. Tu mam całe jedno wielkie pudełko, słuchajcie, to jest pudełko pod buty w ogóle. To są bloczki do wycinania, arkusze do wycinania, których jeszcze gdzieś tam nie wycięłam, jak widzicie, w całości, albo potrzebowałam tylko parę rzeczy. W następnym pudle tu widzicie, sizal się wala, a mam tutaj susz, mech i inne rzeczy potrzebne przy mixmediach, które chętnie wykorzystuję przy mixmediach, jakieś koraliki też. W tej walizeczce trzymam guziki, też je mam pod ręką, chociaż rzadko używam guzików w swoich pracach. No i przechodzimy do następnego kwadracika. W ogóle ten regał, jak widzicie, on wygląda niemalże jak Kallax, ale to nie jest Kallax, to jest taki regał, taka podróbka trochę z Castoramy i niestety te wkłady w ogóle z Ikei nie pasują do niej, bo te kwadraty są trochę mniejsze niż to, co macie w Kallaxie. W ogóle on jest cieńszy, te ścianki, wszystko jest cieńsze niż jak Kallax, jest zdecydowanie większy. I ja mam tu takie półeczki tutaj porobione przez kolegę stolarza, jeszcze kupiłam sobie takie właśnie wsporniki. No te półki trochę się ruszają, bo one nie są przywiercone, ale przede wszystkim spełniają swoją funkcję, więc dają radę. Tu trzymam kwiaty, podpisane kwiaty papierowe, to są kwiaty z foamiranu, jeszcze kolejne. Tak mam dużo kwiatów. Tu mam całe pudło, słuchajcie, to jest taki pojemnik, gdzie tam jakieś kiwi było, czy coś w tym stylu. Z stemplami, z platformami, z folderami do embossingu. No,
To jest w ogóle mój pierwszy folder, tak przy okazji, z CZX-a, pamiętam. I chyba go kupiłam w ramach jakiś prezent, jakiś bon może na prezent dostałam. Coś w tym stylu, albo nawet w ogóle dostałam, ktoś mi kupił, bo no, wydaje mi się, że to było dość kosztowne. No i tutaj mam przygotowane od razu te sztusze pod stemplowanie. Na samym końcu są jakieś rzeczy, które dostałam, skrapowe podarunki. To co akurat nie mam wyeksponowanego nigdzie, to tam trzymam. Mam też taki stempel i przy okazji taki stempli w ogóle powiem Wam, że to był taki trochę eksperyment, bo jeszcze podobne stemple to są te Giorgiuski. Chodzi mi o buzię i powiem Wam, że podobnie jak inni, ja również, okazuje się, bo tak nie wiedziałam, że ja mam takie skojarzenia, że te stemple bez buziek, te postacie bez buziek trochę, trochę straszą, ale okazuje się, że nie tylko mnie i nie przepadam za bardzo za ich używaniem, no bo nikt ich nie lubi. W ogóle widzę, że tu jakiś cekin leży. Dobra. Jeśli chodzi o cekiny, wszystkie jakieś błyskotki, to jest po prostu tutaj raj dla srok. W miarę wszystko z tej poukładane przynajmniej w jednym pudełku, bo kiedyś to się tak walało w różnych pudłach, a teraz w miarę mam to wciśnięte w jedno pudełko i jest to dla mnie zdecydowanie wygodne. Obok tutaj jest takie pudełko z jakimiś ścinkami, skrapkami, które gdzieś tam mi zostały z prac różnych, jakie wykonuję. Tu też mam skrapki, słuchajcie, białe osobno, tutaj kraft i złoto osobno, młotek, słuchajcie, bo do narożników, jak robię narożniki w albumach, to używam młotka, pędzle oczywiście, jakieś szpatułki. Tu mam wszystkie moje wycinanki, słuchajcie, jakieś tam rzeczy tutaj powyciągane, to pewnie używałam albo nie dokończyłam wycinania. Całe takie wielkie pudło, to co tam mam już od dłuższego czasu, to mam poopisywane, ale jakieś nowości chyba nie mam w ogóle, tych nalepek z opisem kolekcji. Tak w miarę możliwości przechowuję kolekcjami, no chyba, że mam jakiś tam pierdolnik, właśnie taką kopertę na różne jakieś rzeczy, które mi nigdzie nie pasują. Kolejny pojemnik, który rzadziej sięgam, więc on jest właśnie na spodzie. Tutaj są maski i słuchajcie, formy plus masa do tych foremek. No, masa samowysychająca, taka samoutrwalzalna. O, i maski. Tych masek to tam rzadko z nich korzystam, więc nie ma dla mnie problemu, że one leżą gdzieś nie wyeksponowane, gdzieś w pudle. Tutaj sobie poprawiam, bo widzę, że coś tutaj tak mi nie gra. No bo tutaj w ogóle jest szczotka do czyszczenia wykrojników. Rzadko z niej korzystam, w ogóle włosie ma powykrzywiane, więc mało co spełnia swoją funkcję. A w takich właśnie pojemniczkach przechowuję tutaj wykrojniki. W ogóle planuję Wam pokazać moje wykrojniki. Nie ma ich jakoś spektakularnie dużo. Niestety większość jest z firm rosyjskich i przez obecną sytuację raczej ich nie kupicie. Jest taki przegląd trochę niezbyt trafiony w momencie. Byłby. No ale planuję zrobić. I małe bloczki. W taki sposób na przechowywanie. Część w ten sposób, część w ten sposób. Tak jak tak się mieszczą. A tutaj taki kolejny taki pierdolnik. Gąbki różnego rodzaju. Tutaj mam, patrzę, żeby mi nie spadło, wytłaczarkę z dymą jedną i mam etykieciarkę, tą do wydruków. Nie korzystam za często, ale lubię to mieć w miarę pod ręką. No i gąbki do mix mediów, wiadomo. Tutaj całe jedno pudło, w ogóle można byłoby ściągnąć tą reklamę Pepco, zdecydowanie. Całe jedno pudło, to jest pojemnik właśnie na buty, to są tekturki, słuchajcie. Tekturki też trzymam tutaj jeszcze, ponieważ mi się nie mieszczą, to są takie większe tekturki albo jakieś takie nowe, które gdzieś tam pozamawiałam, mebelki w ogóle w planach do wykorzystania, ale jak na razie... No cóż, to są tylko plany ciągle. Ja tak nie pokazuję za dużo, bo tam są rzeczy, których jeszcze Wam nie mogę pokazać. Różne projekty. Tu są kwiaty, przechowuję kwiaty gotowe do kupienia na sprzedaż, więc jeśli jesteście zainteresowani, to kwiaty na Was czekają.
Na tej samej półce, tutaj poza jakimiś pojemnikami gotowymi na kartki, są flamastry, kwiatki, które próbuję odratować, bo one były na parapecie, ale moje koty postanowiły je pojeść. I teraz robię im kwarantannę, leczę je tutaj. Markery, głównie z Axfona, ale mam też już parę pro markerów. Stempelki, które pokolorowałam, czekają na swoją okazję. Na dole, słuchajcie, to jest całe pudło świątecznych rzeczy w ogóle, poza papierami, bo papiery się nie mieszczą. Już w tych pudełkach mam przygotowane elementy powycinane, świąteczne tekturki, tutaj no, miejsce na laptop. Niżej to już jest taka przechowywalnia, jak widzicie, kartony, ramki pod najbliższe projekty, koperty, foliki, czekolada na poprawę humoru. Tutaj mam całe takie pudełko. Podręcznik taki. Wszystko, co muszę mieć pod ręką, zawsze jak pracuję, przenoszę sobie to na stół, bo generalnie staram się tego nie mieć na stole ze względu na koty. Tutaj trimmer mój, Fiskars Precision. Średnio polecam. Szczerze mówiąc, na początku sprawdzał się lepiej, a z czasem to niestety, jak większość trimmerów, nie daje rady. No i kartki, wizytówki, jakieś pudełko, w ogóle chyba puste nawet. Wyciągnęłam świąteczne takie już. Na samej górze jest, powiedzmy, galeria wykonanych prac. To co jest świeżutko wykonane, to jest tekturka złożona, która czeka na okazję. Moje dynie, które wykonałam niedawno. Koperty, zachowuję w tym pudełku koperty i no, generalnie czekam tylko, aż w końcu będzie puste to pudło. Aha, i tutaj w pudełku mam gotowe prace. Jest to jedno z pudełek z gotowymi pracami, słuchajcie, bo kolejne gotowe prace przechowuję w pudle tu na samym dole. Tak. I tutaj jest jeszcze pudło w ogóle z. No, jak to nazwać? Z kartonami i różnymi rzeczami do wysyłki. Jak widzicie, klej, jakieś inne rzeczy na zapas też tam przechowuję. No i słuchajcie, tak wygląda mój skrapkącik. O, widzę, że ostrość się rozjechała. Tak to się prezentuje. Drukarka Epsona. Niezbyt polecam. Niezbyt trafiony zakup, ale mam wrażenie, że żadna drukarka nie jest w pełni zadowolić potrzeb. No, na górze, jak widzicie, jest jeszcze pudełko z takimi ścinkami i czekają na mnie tam kity warsztatowe do zrobienia. Kiedyś w końcu na pewno je zrobię. No i tak to wygląda. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Hej!